Dzień dobry. My już na szlaku. Śmigamy sobie Doliną Chochołowską. Dzisiaj mamy w planach całkiem długie i ciekawe przejście z Doliny Chochołowskiej. Będziemy szli na trzydniowiański wierch, kończasty wierch, starobociański, przez Ornak. Będziemy schodzili do schroniska Ornak i wrócimy sobie Doliną Kościeliską. Jak nastawienie? Moje dobre, tak jak bardzo dobre, o to chodzi. Z uśmiechem na twarzy wchodzimy w ten szlak. No okej. Okay. Na przestrzeni lat krajobraz przy wejściu do Doliny Chochołowskiej mocno się zmienił. Kiedyś to były dziewicze tereny. W tej chwili mijaliśmy ciuchcie, którą można przejechać do schroniska na Polanie Chochołowskiej. Widzimy tutaj park linowy. Nie jesteśmy zwolennikami takich rozwiązań. Uwielbiamy naturę, ale postęp niestety widać wszędzie. A jak wy uważacie? Dochodzimy do rozwidlenia szlaków. Z zielonego przechodzimy na czerwony i śmigamy na trzydniowiański wierch. Mamy sporo przewyższenia, bo z tego miejsca to jest około 700 metrów, więc szlak się troszeczkę zmienił na bardziej stromy. Dwie godzinki drogi wskazane. Także wyzwanko. Tak jest. Nie mogło być inaczej. Jesteśmy w trakcie wchodzenia na szlak, na którym Państwo słyszeli niedźwiadka. Ale nie widzieli. Ale nie widzieli, my go też nie widzimy. Chociaż było go słychać, ale na razie go nie ma, więc bezpiecznie, spokojnie zmierzamy do góry. I jeszcze troszkę i będziemy na trzydniowiańskim wierchu. Szlak jest dosyć stromy, mocno i wysoko idzie pod górę. Zaczął padać deszcz. Tak jest. Lecimy dalej. Przepięknie widać szlak, którym będziemy się dzisiaj poruszali. Tu mamy trzydniowiański, idziemy dalej. Mamy starobociański i ze starobociańskiego przechodzimy sobie tutaj w kierunku Ornaka i tam będziemy schodzili w dół do hali Ornak. Nawiązując jeszcze do sytuacji z niedźwiadkiem, oczywiście nie polecamy tego robić. Jeżeli ktoś nas informuje, że w okolicy jest niedźwiadek, powinniśmy oddalić się z tego miejsca dla własnego bezpieczeństwa. Tutaj mamy również świetną panoramę na kolejne szczyty od Doliny Chochołowskiej. Na wprost mamy Grzesia, później Rakoń, Wołowiec, za Wołowcem wystają Rochacze po słowackiej stronie, a tutaj już podejście na trzydniowiański wierch. Deszczyk cały czas nie odpuszcza, ale już w takiej temperaturze jest całkiem przyjemnie. Jest i trzydniowiański wierch. Zawiewa nam tu mocno, ale panorama przepiękna. Idziemy dalej. Jesteśmy przed kończystym wierchem, a wokół nas przepiękne widoki.
wspinamy się już w dół na Ornak, a później zejście na Iwanicką Przełęcz i schronisko Ornak. Całkiem wygodne zejście, schodzi się dosyć szybko. Widoki cały czas piękne, pięknie chmurki oddzielają się od grani. Siwy zwornik i lecimy na Iwanicką Przełęcz. Jesteśmy na Siwej Przełęczy i dalej mamy Ornak, a później z Ornaka na Iwanicką Przełęcz. Piękne widoki, chmury cały czas formują się przeróżnie. Raz zawiewa je na szlak, raz na szlaku jest naprawdę fajnie, czyściutko, przejrzyście, a niekiedy mleko. Przed nami Ornak, na którego zaraz będziemy wchodzili. Troszkę bardziej skalne podejście. A tam, pomiędzy chmurami, prześwituje kończysty, na którym dzisiaj byliśmy. No i mamy Ornak zaliczony, pozostała Iwanicka Przełęcz. Schodzimy dalej zielonym szlakiem. Za chwilkę będziemy mieli Iwanicką Przełęcz i będziemy tam odbijali szlak żółty. A tutaj szlak bardzo ładny, dosyć stromy w dół, dość podobne podejście jak mieliśmy przy Trzydniowiańskim Wierchu, tam też było dosyć stromo, szlak szybko pnął się w górę. A tutaj z kolei szybko schodzimy w dół. Po 7 godzinach dochodzimy do hali Ornak, do schroniska. Kilka słów na temat szlaku dzisiejszego. Wymagający, ale wszystkim polecam. Aczkolwiek nie polecam wchodzić ze strony kościeliskiej, tylko od tej, której my wchodziliśmy, czyli Chochołowskiej, dlatego że on jest tutaj długi i się bardzo stromy, także słuchajcie się rad. A teraz idziemy na Zupkę, nogi już się trzęsą i będziemy szli za chwilę najpiękniejszą doliną w Tatrach, czyli Kościeliską. Oczywiście nie odbyło się bez degustacji oscypków, prosto z bacówki, wędzone oscypki, pyszniutkie, polecamy. Dotarliśmy już na koniec Doliny Kościeliskiej, na tym dzisiaj kończymy naszą dzisiejszą wędrówkę i tak naprawdę mamy swój samochód w Dolinie Chochołowskiej, więc albo znajdziemy busa, albo znajdziemy stopa. A jak nie, to jeszcze czeka nas 3,5 km pieszo. Tak jest. No dokładnie. Zrobiliśmy się ponad 20 km. Pewnie ogólne podsumowanie naszej wyprawy w kilometrach wrzucimy na koniec. Do zobaczenia. Do zobaczenia.